Witajcie na kolejnej lekcji historii. Dzisiaj opowiem o wydarzeniach, jakie miały miejsce w II Rzeczpospolitej w okresie od wiosny roku 1923 do późnej jesieni roku 1925. A był to okres obfitujący w ważne i często dramatyczne wydarzenia. Dzisiejsze spotkanie podzielimy sobie na trzy części. W części pierwszej omówię powstanie, działalność i upadek rządu hienopiasta. W punkcie drugim zobaczymy jak powstał rząd Władysława Grabskiego i w jaki sposób Władysław Grabski przeprowadził w Polsce reformę walutową. W punkcie trzecim zobaczymy jakie działania podejmował rząd Grabskiego od połowy 1924 roku do jego upadku jesienią 1925 roku. Wybory w 1922 roku. Wyłoniły bardzo rozdrobniony parlament. Wyłoniły parlament, w którym jedyna praktycznie możliwa koalicja większościowa to była koalicja centrum i prawicy. Koalicja, która musiała opierać się na sojuszu Chrześcijańskiego Związku Jedności Narodowej i PSL-u Piast. Zarówno ludowcy, jak i narodowcy. Rozumieni, że jedyna szansa, aby doszli do władzy to jest porozumienie między tymi właśnie obozami, i zaraz na początku obrad Sejmu i Senatu wspólnie wybrano marszałków obydwu izb. W Sejmie marszałkiem został polityk PZL-u Piaz, Maciej Rataj, W Senacie polityk Narodowej Demokracji, Wojciech Trąbczyński. Ale później dramatyczny wybór prezydenta podzielił ludowców i narodowców. Ludowcy Witosa poparli narodowicza. Narodowcy decydowanie sprzeciwili się jego wyborowi. To wtedy. W prasie narodowej pisano o Witosie jako o zdrajcy. I to wtedy Witos mówił do polityków obozu narodowego, że mają krew na rękach. Ale po śmierci Narutowicza, po straceniu jego zabójcy Ninawiadomskiego, stopniowo emocje osłabły i kalkulacja polityczna zwyciężyła nad niedawnymi emocjami. Wrócono do rozmów w sprawie utworzenia wspólnego gabinetu. Rozmowy toczyły się w różnych miejscach, toczyły się również w majątku w Landskoronie. Stąd porozumienie, jakie uwieńczyło te rozmowy, nazywa się Paktem Landskorońskim, chociaż do jego ostatecznego zawarcia doszło w Warszawie. To porozumienie, podpisane 17 maja, mówiło o tym, jaką politykę będzie prowadzić wspólny rząd. Takim przedmiotem dość silnych sporów i napięć między koalicjantami była sprawa reformy rolnej. Wypracowano tu porozumienie. Które okazało się nie do zaakceptowania dla niektórych polityków z obydwu stronnictw. I tak. Grupa posłów PSL-u Piast, uważających, że projekt jest zbyt umiarkowany, opuściła szeregi stronnictwa, zakładając własną grupę, która w Sejmie przybrała miano PSL Jedność Ludowa. Na czele tej grupy stał Jan Dąbski. Szeregi. Chrześcijańskiego Związku Jedności Narodowej opuścił prezes Związku Ziemian w Warszawie Jan Stecki, uważający, że reforma rolna w kształcie zawartym w pakcie Landskoroński narusza interesy polskiego ziemiaństwa. Ale mimo tych secesji, postanowiono pakt Landskoroński zrealizować. Do tego celu trzeba było skłonić do dymisji ówczesnego premiera. A przypominam, że po. Zamordowaniu Gabriela Narutowicza premierem został generał Władysław Sikorski. I oto 26 maja 1923 roku, podczas debaty nad preliminarzem budżetowym, większość posłów zagłosowała przeciw przedłożeniom rządowym. Sikorski natychmiast zrozumiał, co się dzieje, zgłosił dymisję całego gabinetu. Dwa dni później. Prezydent Wojciechowski powierzył misję utworzenia nowego rządu Wincentemu Witosowi. I tak powstał rząd, określany powszechnie jako rząd chieno Dlaczego Chiena? Bo tak przeciwnicy polityczni uprościli w skrót chrześcijański Związek Jedności Narodowej, a Piast od PSL-u Piast. Premierem tego rządu został Wincenty Witos. Większość ministrów wywodziła się z prawicy. Skład tego rządu, weszli również politycy, Chrześcijańskiej Demokracji. Jednym z elementów Paktu Landsgroińskiego miała być zmiana organizacji sposobu zarządzania wojskiem. Szefem sztabu został generał Haller, a Stanisław Szeptycki przystąpił do zmian organizacji najwyższych władz wojskowych. Reakcja Piłsudskiego była błyskawiczna. 2 lipca w bardzo ostrych słowach zaatakował pomysły wdrażane przez Szeptyckiego na posiedzeniu ścisłej rady wojennej. Po czym zrzekł się wszystkich funkcji i odsunął się z życia publicznego. Ten okres w biografii marszałka określa się często jako dobrowolne oddalenie się Piłsudskiego do Sulejówka. Opierając się na wspomnieniach żony Piłsudskiego, możemy odtworzyć, jak wyglądał taki przeciętny dzień funkcjonowania Piłsudskiego w Sulejówku. Jak twierdzi pani Piłsudska, Mąż wstawał około godziny 10. Jadł śniadanie w łóżku i czytał kurier poranny i ekspres, po czym jeszcze często kładł się i spał do południa. Po drzemce szedł do ogrodu, sprawdzał stan drzewek, patrzył na zmiany, jakie zaszły od poprzedniego dnia w przyrodzie, ale robił to z pozycji obserwatora. Nie zajmował się osobiście pracami ogrodniczymi. Obiad był zawsze o godzinie 15. Jak twierdzi Aleksandra Piłsudska nie przywiązywał marszałek specjalnej wagi do jedzenia, chociaż ja tylko to, co lubił. Mimo, że pochodził z Wileńszczyzny, nie lubił bigosu i kołdunów. Nie lubił także zup. Nie pijał wódki, chociaż często lubił wychylić kieliczek wina węgierskiego. Uwielbiał słodycze, zwłaszcza leguminy i ciasta domowe. Nie pijał kawy, natomiast wypijał olbrzymie ilości gorącej herbaty, mocno osłodzonej. Herbatę musiał mieć zawsze pod ręką. Po obiedzie Piłsudski bawił się dziećmi lub czytał na werancie. Biblioteka w Sulejówku liczyła tysiąc tomów, więc nie było problemu ze znalezieniem interesującej lektury. Piłsudski czytał głównie pamiętniki. Lubił również czytać listy Napoleona. Właściwa praca rozpoczynała się wieczorem i trwała do drugiej, trzeciej nad ranem. Wówczas albo sam pisał, Albo dyktował żonie Świtalskiemu. Jeżeli dyktował, to później sam osobiście poprawiał, sporządzone na podstawie jego wypowiedzi, rękopis. Jeżeli dyktował, chodził szybko po pokoju, paląc papierosa za papierosem. Dyktował płynnie, szybko, bez zatrzymywania. Jak wspominała Piłsudska, trudno było nadążyć za tokiem wypowiedzi Piłsudskiego. Piłsudski nie przywiązywał również wagi do swojego ubioru. Na co dzień chodził ubrany w kurtkę wojskową bez odznak, zawsze ze zbyt długimi spodniami. Gdy miał przyjechać jakiś wyjątkowy gość, wtedy ubierał mundur z odznakami marszałka oraz nakładał strzelecką odznakę parasol, wituty militarii piątej klasy i poczwórny krzyż walecznych. Piłsudski lubił również grać w szachy. I lubił również układać pasjanse. Ale życie Piłsudskiego w Sulejówku to nie tylko układanie pasjansów, picie słodkiej herbaty i dyktowanie kolejnych prac. To również coraz bardziej radykalna krytyka stosunków w Polsce, spotykanie się ze swoimi zwolennikami, gromadzenie wokół siebie poparcia zarówno w kręgach wojskowych, jak i w kręgach politycznych. Ale o tej stronie pobytu Piłsudskiego w Sulejówku Będę mówił na kolejnej lekcji historii, kiedy będę omawiał zamach majowy. Piłsudski odsuwa się od życia publicznego, trafia do Sulejówka, a rząd Witosa musi się zmierzyć z hiperinflacją i bardzo głębokim kryzysem gospodarczym. Ten kryzys gospodarczy nie był wywołany przez rząd Witosa. Odpowiedzialność za ten kryzys w pewnej mierze ponoszą wszystkie rządy, które rządziły wcześniej Polską. Ale apogeum tego kryzysu przypadło właśnie na czasy, kiedy premierem był Vincenty Witos. Skąd się wziął ten kryzys, który doprowadził do hiperinflacji w 1923 roku? Trzeba sobie uświadomić, że rodząca się Druga Rzeczpospolita, miała olbrzymie problemy gospodarcze, którymi musiała się borykać, z czego one wynikały. Po pierwsze, kraj był potwornie zniszczony. Poza Wielkopolską i Zachodnią Galicją, przez ziemię, które utworzyły później II Rzeczpospolitą, przetoczył się front I wojny światowej. Symbolem tych zniszczeń był spalony przez Niemców Kalisz w pierwszych dniach wojny w 1913 roku. Ale ziemie polskie, ziemie zaboru rosyjskiego, doświadczyły również podwójnego rabunku. Najpierw Rosjanie ewakuowali z tych ziem przemysł, ludzi, wywożąc maszyny, wywożąc wiele cennych elementów infrastruktury kolejowej. Potem tej ziemię w sposób metodyczny rabowali Niemcy, kiedy zajęli ziemię dawnego zaboru rosyjskiego. Kiedy kończy się I wojna światowa, inne kraje przystępują do odbudowy. Polska toczy jeszcze kilka wojen, z których jedna, znowu sprowadza na kraj fale zniszczeń. Mam tu na myśli oczywiście wojnę polsko-bolszewicką. Wojska bolszewickie dotarły głęboko w głąb terytorium II Rzeczpospolitej, a armia Czerwona w rabunkach i gwałtach nie miała sobie równej. Więc ta tworząca się Rzeczpospolita musi podnieść kraj ze zniszczeń wojennych. Ta rodząca się II Rzeczpospolita musi również dokonać czegoś bardzo trudnego: Scalić jedno państwo. Co najmniej trzech, a niektórzy mówią nawet czterech odrębnych części. No bo były ziemie należące do zaboru austriackiego, pruskiego, rosyjskiego. Inne systemy walutowe, inne systemy prawne, inne rozwiązania komunikacyjne, brak połączeń. Łatwiej było dojechać z Krakowa do Wiednia, jak z Krakowa do Warszawy. Łatwiej było dojechać z Warszawy do Petersburga, jak z Warszawy do Poznania. To wszystko trzeba było scalać, ujednolicać. To wszystko wymagało również pieniędzy. Ja już mówiłem przed chwilą, że ta rodząca się długa Rzeczpospolita stoczyła kilka wojen, w tym tą największą, najważniejszą z Bolszewikami. Żeby wygrać wojnę z Bolszewikami, trzeba było stworzyć silną armię, trzeba było powołać młodych ludzi pod broń, trzeba było im tą broń dać. To wszystko generowało olbrzymie wydatki. Państwo Polskie. Miało więc od swojego początku olbrzymi deficyt budżetowy. W latach 1918-1919 połowa budżetu państwa szła na wojsk. Później poziom wydatków wojskowych dotrze do 60% wydatków państwowych. Aby znaleźć pokrycie dla tych olbrzymich wydatków, emitowano pieniądze bez pokrycia. Jak szacuje historyk Czesław Brzoza, Dochody z emisji banknotu wynosiły 74% dochodu wówczasnego państwa polskiego. Oczywiście, emisja pustego pieniądza powodowała inflację, ale do pewnego momentu ta inflacja była stosunkowo niewielka i miała również swoje dobre strony. Tak o tym pisze Czesław Brzoza. W pierwszym okresie umiarkowana inflacja miała nawet pewne cechy pozytywne i wpływała na gospodarkę ożywczo. Powodowała bowiem ucieczkę od papierowego pieniądza, gdyż formą zabezpieczania przed stratami stawało się nabywanie przedmiotów w wartości, głównie artykułów przemysłowych. Powodowało to wzrost popytu i produkcji, co sprzyjało odbudowie gospodarczej i zmniejszeniu bezrobocia. Inflacja, dzięki powodowanemu przez nią obniżeniu kosztów produkcji. Umożliwiała także prowadzenie polskich wyrobów na rynki międzynarodowe i oferowanie ich taniej niż produkty pochodzące z krajów o ustabilizowanej walucie. Ta tak zwana inflacyjna premia eksportowa zapewniała przez kilka lat dodatni bilans w handlu zagranicznym. Ale w 1923 roku ta inflacja wymknęła się spod kontroli. O ile na początku września za jednego dolara płacono na warszawskiej giełdzie 249 tysięcy marek polskich, to miesiąc później za jednego dolara trzeba było dać 360 tysięcy, a 31 października 1,612,000 612 tysięcy marek polskich. W Polsce zaczyna się ucieczka od polskiego pieniądza. Ludzie lokują pieniądze w obce waluty. Bogacą się spekulanci, drożyzna uderza przede wszystkim w ludzi ubogich, bo pensje nie nadążają za galopującymi cenami. Pensje robotnik dostaje raz w miesiącu, a ceny codziennie idą w górę. Ten wzrost kosztów życia, dramatycznie uderzający w ludzi pracy, powoduje falę protestów społecznych. Protesty te organizują. I podsycają nie tylko komuniści, zawsze zainteresowani w destabilizacji sytuacji w państwie, ale również działacze polskiej partii socjalistycznej. Niechęć polskich socjalistów do narodowców była niechęcią o bardzo długiej historii. Jak się przyjrzeć historii Polski końca XIX wieku i początku XX wieku, to w dużej mierze jest to konflikt między myślą socjalistyczną, której reprezentantem do momentu odzyskania poległości był Józef Piłsudski, a myślą narodową, której najwitniejszym przedstawicielem był Roman Dmowski. Zabójstwo Narutowicza tą wzajemną niechęć jeszcze bardziej pogłębiło. Kiedy więc do władzy doszli znienawidzeni przez socjalistów narodowcy, socjaliści podjęli zdecydowaną walkę ze znienawidzonym przez siebie rządem. Rząd, widząc radykalizację nastroju, postanowił zastosować metody siłowe. Zmilitaryzowano kolej, a także wprowadzono zakaz zgromadzeń i stan wyjątkowy. W odpowiedzi na te działania rządu 3 listopada Polska Partia Socjalistyczna ogłosiła strajk powszechny, który rozpoczął się dwa dni później. Do najbardziej dramatycznych wydarzeń doszło 6 listopada w Krakowie. Historyk Władysław Pobok Malinowski tak zrelacjonował przebieg wydarzeń. Tłum podniecony przed przywódców socjalistycznych i utrzymywany przez nich w przekonaniu, że ostateczna chwila porachunków z rządem już nadeszła, nie tylko powitał policję gradem cegieł i kamieni, ale zdołał rozbroić ją oraz porwać część stojących w kozłach karabinów pułku piechoty. Zdobyto tą drogą ponad 300 karabinów z amunicją. Walka z ulicy Dunajskiego przeniosła się na rynek i wszystkie sąsiednie arterie. W wyniku szarży łanów powitanej przez tłum strzałami. Zginęło trzech oficerów i 11 łanów. Rannych było 101 łanów i oficerów oraz 38 policjantów. W tłumie zabitych było 18 robotników. Ilości rannych nie ustalono. Walki trwały do wieczora. W mieście pogrążonym w ciemności, wskutek strajku elektrowni, grasować zaczęły męty społeczne. W ciągu nocy jednak doszło do kompromisowego układu między władzami a przywódcami rewolty. Na zajutrz władze zaczęły stopniowo opanować sytuację w mieście. Do krwawych starć. Doszło również w Borysławiu, gdzie od sal wojska zginęło kilku robotników, a później również w Tarnowie, gdzie otwarto ogień do robotników rozchodzących się po manifestacji. Ale rząd Witosa upadnie dlatego, że kazał strzelać do robotników. Rząd Witosa upadł przy próbie realizacji zapisanej w umowie lanskorońskiej reformy rolnej. Tak o tym pisze historyk Wojciech Roszkowski. Ponieważ prawica zwlekała ze zgłoszeniem projektu odpowiedniej ustawy, nowy minister rolnictwa, członek Piasta, Stanisław Osiecki, zobowiązał się, że ustawę tę zgłosi i przeprowadzi do końca listopada. Gdy termin ten upłynął, Osiecki podał się do dymisji. Większość stronnictwa zażądała jego pozostania, gdy spóźniony projekt wchodził właśnie pod obrady Sejmu. Przewidywał on jednak, że maksimum wyłączone spod parcelacji wyniesie 1120 hektarów. Parcelację zaś rozłożoną na 10 lat miały prowadzić spółki parcelacyjne, co groziło spekulacjom. Na tym tle 14 grudnia 1923 roku grupa 15 posłów Piasta z Janem Brylem i Jakubem Pawłowskim na czele zgłosiła secesję, tworząc PSL Piaz Lewica. W ten sposób większość rządowa przestała istnieć. Politycy PSL-u Piast i prawicy zastanawiali się, co zrobić w tej sytuacji. Ale tym, który postawił przyspieszonyą kropkę nad i, był marszałek sejmu Maciej Rataj, który złożył demonstracyjnie rezygnację ze swojej funkcji. W tej sytuacji Wincenty Witos złożył dymisję, którą przyjął prezydent Wojciechowski. Sejm natomiast nie zgodził się na odejście Macieja Rataja który pozostał na stanowisku marszałka. Pierwszym, któremu powierzył prezydent Wojciechowski misję powołania nowego rządu był czołowy polityk PZL Wyzwolenia Stanisław Tchugut, który próbował stworzyć koalicję centrowo-lewicową od Hadecji do Polskiej Partii Socjalistycznej. Jednak wobec odmowy wejścia do rządu chrześcijańskiej demokracji misja Tchuguta zakończyła się niepowodzeniem. W tej sytuacji Stanisław Wojciechowski wyznaczył na premiera Władysława Grabskiego. Władysław Grabski był już raz premierem. To właśnie premier Grabski był na nieszczęsnej konferencji SPA w roku 2020, gdzie zmuszono Polskę do rezygnacji z plebiscytu na Zaolziu. Więc ponownie Władysław Grabski stawał na czele rządu. I 19 grudnia tworzy pozaparlamentarny gabinet głównym hasłem naprawy finansów publicznych. Grabski był również ministrem finansów w poprzednich rządach, m.in. w rządzie Wincentego Witosa, ale nie mógł tu przeprowadzić stosownych reform, bowiem nie miał odpowiedniego wsparcia ze strony premiera i dlatego podał się do dymisji. Teraz Władysław Grabski wraca jako premier i minister skarbu. Sytuacja w Polsce była wówczas bardzo trudna, ale trzeba oddać ówczesnej klasie politycznej, że miała poczucie wyjątkowości sytuacji. 11 stycznia 1924 roku Sejm przyjął ustawę o naprawie skarbu i reformie walutowej, która upoważniała prezydenta do wydawania na wniosek premiera rozporządzeń. Władysław Grabski mógł w bardzo szybki sposób podejmować ważne i istotne decyzje. Grabski zabrał się energicznie do dzieła. Pierwszą rzeczą, którą należało zrobić, było uzdrowienie finansów publicznych. No i tu Grabski zachowuje się jak typowy monetarysta. Żeby zmniejszyć czy zlikwidować deficyt budżetowy, trzeba bowiem podnieść dochody, a zmniejszyć wydatki. I tak, żeby poprawić ściągalność podatku, wprowadzono przepis, że za każdy dzień zwłoki w terminie opłacenia podatku przemysłowego i dochodowego, Urzędy skarbowe będą doliczały 0,5% z sumy dłużnej. Grabski zajął się także z przedsiębiorstwami państwowymi, które miały być samofinansujące się. Czyli państwo miało do nich nie dokładać. Te, które nie były w stanie utrzymać się na wolnym rynku, miały być sprzedane. Grabski zlikwidował dopłaty do kolei, co skutkowało drakońskim podniesieniem cen biletów. Grabski. Zaczął również drastycznie redukować wydatki. Powołano specjalnego komisarza oszczędnościowego, został nim Stanisław Moskalewski, który miał czuwać, aby ministrowie realizowali radykalne programy oszczędnościowe. Ta polityka Grabskiego przyniosła bardzo szybko rezultaty już w styczniu 1924 roku. Nastąpiła stabilizacja marki, nawet niewielka poprawa jej kursu, gdyż cena dolara spadła z 9 milionów 800 tysięcy do 9 milionów 350 tysięcy marek polskich za jednego dolara. W lutym wstrzymano druk banknotów na pokrywanie niedoborów budżetowych. Od tego czasu wydatki miały mieć pokrycie w dochodach. Kiedy Grabski zahamował inflację, przystąpił do tworzenia nowego banku emisyjnego. Banku Polskiego. Bank Polski był spółką akcyjną. Nie szukano jakiegoś strategicznego inwestora. Zrobiono publiczną sprzedaż akcji. Setki tysięcy ludzi kupowało czasem po jednej, po dwie akcje, aby być udziałowcami Banku Polskiego. Rząd zatrzymał niewielki pakiet kontrolny około 2% akcji, co pozwalało przy tak rozproszonej własności na kontrolowanie tego, co się działo w Banku. Polski. 28 kwietnia 1924 roku Bank Polski rozpoczął działalność. Trzecim elementem reformy finansów publicznych była wymiana pieniądza. Nic nie warto markę polską. Zastąpił polski złoty. Wymieniano pieniądze. Według relacji 1 800 tysięcy marek za jednego złotego. Kurs złotego do dolara wynosił 5,18. Przez pewien czas w obiegu były zarówno marki jak i złotówki, potem wycofano marki i zostały zastąpione przez złotówki. Złotówka potem się osłabiła w stosunku do dolara, ale przez cały okres dwudziestolecia między Złotówka była jedną z najbardziej stabilnych walut europejskich i właśnie złotówka jak i cała reforma walutowa jest bez wątpienia jednym z największych osiągnięć gospodarczych drugiej Rzeczpospolitej. Osiągnięciem tym ważniejszym, że Grabski sfinansował tą trudną reformę z całkowicie polskich środków, nie korzystał z żadnych funduszy zagranicznych. Kolejnym wyzwaniem, jakie stanęło przed rządem Władysława Grabskiego, było uspokojenie sytuacji na kresach. Na kresach wschodnich, bowiem, dochodzi wówczas do prawdziwej antypolskiej rewolty. Z jednej strony mamy bowiem Nacjonalistów ukraińskich czy białoruskich, nieakceptujących państwa polskiego, sięgających często po metody terrorystyczne walki z tym państwem. Z drugiej strony do Polski zaczynają przenikać przez granicę przeszkoleni agenci, wyszkoleni w Związku Radzieckim, którzy zaczynają dokonywać aktów terrorystycznych na terytorium Polski. Eskalacja tych zaburzeń. Ma miejsce latem 1924 roku. Dwa zwłaszcza wydarzenia wstrząsnęły polską opinią publiczną. Oto w nocy z 3 na 4 sierpnia banda licząca 100 napastników pod dowództwem sowieckiego oficera Straży Granicznej Boryszkiewicza najechała na powiatowe miasto Stołupce. 24 września 1924 roku banda złożona z 40 napastników zatrzymała pociąg. Zdążający z Brześcia do Unienica W pociągu tym podróżował biskup Łoziński Wojewoda, Downarowicz Komendant Okręgowy Policji, Mięsowicz Bandyci kazali wszystkim rozebrać się do naga I położyć na podłodze twarzą do ziemi Polecenie to wykonał zarówno wojewoda Jak i komendant policji Odmówił biskup Łoziński Ten sam biskup Łoziński po przewrocie majowym Napisze list do Piłsudskiego, wytykając mu krwawe bratobójcze zejścia i nawołując do pokuty. Ale kiedy w 1932 roku umrze, biskup Łoziński, przebywający w Egipcie Piłsudski, na wieśniu jego śmierci, powie: Cytuję, Twardy to był człowiek, ale chciałbym, aby tacy byli wszyscy biskupi. A ja, gdybym miał takiego generała, umierałbym spokojnie. Piłsudski cenił ludzi twardych nawet jeżeli byli po drugiej stronie politycznego sporu. Rząd Grabskiego powołuje Korpus Ochrony Pogranicza. Już w listopadzie 1924 roku jednostki kopu obsadzają najbardziej niespokojne odcinki granicy na Wołyniu, w ziemi nowogródzkiej i na Wylęńczyźnie. Granice zostają uszczelnione. Obecność wojska zwiększa również nie tylko poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Kresu, ale również powoduje, że ta działalność terrorystyczna ulega marginalizacji. Udało się przywrócić porządek na polskich kresach wschodnich. W roku następnym, 10 stycznia 1925 roku, brat premiera Stanisław Grabski podpisał konkordat ze stolicą Apostolską. Konkordat został ratyfikowany w marcu 1925 roku, stosunkiem głosów 180 przeciwko 110. Przeciwko Konkordatowi była lewica i mniejszości narodowe. Konkordat regulował pozycję Kościoła katolickiego w Polsce, uznano w Konkordacie na przykład prawa majątkowe Kościoła, chociaż Konkordat umożliwiał przeprowadzenie reformy rolnej również na gruntach kościelnych na zasadach ogólnych. Konkordat z punktu widzenia państwa polskiego zawierał dwa ważne postanowienia. Pierwsza rzecz dotyczyła procedury nominacji biskupów i arcybiskupów. Ona miała się odbywać po zasięgnięciu opinii rządu polskiego i rząd polski mógł wstrzymać nominację kandydata, który mu nie odpowiadał. Czyli państwo polskie zyskiwało pewne narzędzia, instrumenty wpływania na to, kto będzie w Polsce pełnił funkcję biskupią. A druga rzecz, dostosowanie granic diecezji do granic państwa polskiego. Właśnie na mocy Konkordatu utworzono na przykład diecezję katowicką. W ten sposób zlikwidowano sytuację, która miała miejsce w Polsce Zachodniej, gdzie polscy proboszczowie mieli niemieckiego biskupa, który przebywał na terytorium Niemiec. Po zawarciu Konkordatu granice diecezji zostały dostosowane do granic państwa polskiego i polscy biskupi. Mieli władzę na całym terytorium państwa polskiego. Rząd Władysława Grabskiego był tym, który ostatecznie doprowadził do uchwalenia w Polsce ustawy o reformie rolnej. Mimo sprzeciwu, wyrażanego nieraz w bardzo gwałtownej formie przez niezadowolonych posłów, projekt został przegłosowany 20 lipca 1925 roku, a po przyjęciu poprawek Senatu Przedżycie 28 grudnia 1925 roku. Tak tą ustawę scharakteryzował historyk Czesław Brzoza. W ustawie powtórzono postanowienie o maksimum posiadania 60 do 180 hektarów ziemi w Polsce Centralnej. Obniżono je w stosunku do pierwotnej koncepcji do 300 hektarów na Kresach i za Paktem Lanskorońskim. Wprowadzono kategorię tzw. majątków uprzemysłowionych. Z których miano przyjmować nadwyżki ponad 700 hektarów. Podobnie jak w pakcie lanskorońskim. Przyjmowano jako zasadę parcelację dobrowolną w wymiarze 200 tysięcy hektarów rocznie, a wywłaszczenie zamierzano przeprowadzać dopiero w razie niezrealizowania tego zamierzenia. Cena Ziemi została utrzymana na poziomie wolnorynkowym, ale nabywcy mogli starać się o kredyt. Zgodnie z ustawą, pierwszeństwo przy parcelacji zastrzegano dla robotników rolnych i chłopów bezrolnych, aczkolwiek przepisu tego nie przestrzegano. Prawa do korzystania z reformy rolnej pozbawiano osoby karane za przestępstwa przeciwko państwu i dezercję z wojska w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Cele reformy rolnej były trzy: pierwszy zasadniczy, zmiana stosunków własnościowych na wsi, czyli likwidacja olbrzymich dysproporcji. Zmniejszenie liczby małych karłowatych gospodarstw na wsi. Cel drugi. Osłabienie niemieckiego posiadania ziemi na ziemiach zachodnich, gdzie często wielcy właściciele niemieccy posiadali większe ziemię uprawnej. Cel trzeci. Utrzymanie wysokotowarowych gospodarstw ziemiańskich, które były głównymi producentami żywności, którą Polska wysyłała za granicę. Z tych trzech celów. Udało się osiągnąć cele drugi i trzeci, nie udało się osiągnąć celu pierwszego. I tak, w Wielkopolsce ilość ziemi będąca w rękach Niemców w ciągu 10 lat zmniejszyła się z 36% do 19%, a na Pomorzu 43% do 23%. Mimo reformy rolnej nie spadła również w Polsce produkcja rolna i Polska przez cały okres XXIII Międzywojennego. Była liczącym się producentem żywności w Europie. Natomiast nie udało się dokonać zmian znaczących w stosunkach własnościowych na wsi. Co więcej, mimo reformy rolnej, liczba zagród karłowatych wzrosła, a nie zmalała. I tak, w latach 1921-1938, liczba zagród karłowatych do dwóch hektarów zwiększyła się o ponad 36%, a małorolnych od 2 do 5 hektarów o 34%. Z czego to wynikało? Po pierwsze, z wolnego tempa przeprowadzanych zmian. Rekordowy był tu rok 1927. Wtedy rozparcelowano 235 700 hektarów. Ale to był rok rekordowy. Później przyszedł kryzys gospodarczy, Nieustające braki pieniędzy, a parcelacja za odszkodowanie wymagała przecież nakładów pieniężnych. Najgorszy był rok 1934, kiedy zdołano podzielić tylko 56 400 hektarów ziemi. Potem zaczął się ponowny wzrost. Ale to nie jest jedyna przyczyna tego, że liczba karłowatych gospodarstw na wsi polskiej wzrosła, nie zmalała. Przyczyna druga i o wiele ważniejsza. To jest po prostu demografia. Bardzo szybki przyrost ludności na wsi powodował, że rolnicy dzielili ziemię między swoje dzieci. Reforma rolna nie wystarczała nawet na to, żeby tym nowym chłopom dostarczyć ziemię. To jest główna przyczyna. Przyludniona polska wieś staje się coraz bardziej przyludniona. Zbyt słabo rozwijające się miasta, zbyt słabo rozwijający się przemysł nie jest w stanie chłonąć tej nadwyżki ludnościowej ze wsi. W związku z tym Mimo reformy rolnej na polskiej wsi problem braku ziemi, problem gospodarstw karłowatych z każdym rokiem się pogłębiał. Dostrzegały to władze II Rzeczpospolitej. Między innymi dlatego centralny okręg przemysłowy został zlokalizowany w miejscu, gdzie była wyjątkowo biedna i przyłoniona wieś. Chciano w ten sposób ściągnąć właśnie te nadwyżki ludzi ze wsi do budowanego centralnego okręgu przemysłowego. Ale mimo tego typu działań, ten problem przeludnienia wsi, ten problem rozdrobnienia gospodarstw rolnych, ten problem braku ziemi nie został skutecznie rozwiązany w II Rzeczpospolitej. Rok 1925 przynosi również wojnę celną z Niemcami. Oto bowiem 15 czerwca tego roku upływał termin umowy, która zobowiązywała Niemcy do bezsłowego przyjmowania produktów pochodzących z polskiej części Górnego Śląska. W dużej mierze Węgiel z Górnego Śląska wędrował właśnie do Niemiec. Natychmiast, kiedy umowa wygasła, 15 czerwca, Niemcy wstrzymali przyjmowanie polskiego węgla. Cel działania Niemców jest oczywisty: spowodować w Polsce trudności ekonomiczne, wywołać głęboki kryzys, który w myśl przekonań polityków niemieckich mógł nawet tak osłabić Polskę, że miał doprowadzić do korzystnej dla Niemców rewizji granicy. O to bowiem pojawia się problem. Co zrobić z węglem, który szedł do Niemiec? A jak się oblicza, Niemcy sprowadzali tego węgla 500 tysięcy ton miesięcznie, co daje w sumie w ciągu roku 6 milionów ton. Rząd polski nie zamierzał jednak kapitulować i odpowiedział zakazem wwozu niektórych towarów Niemiec. Niemcy odpowiedzieli podobnie. I tak rozkręca się wojna celna, w której obie strony starają się uczynić import nieopłacalny. Jest sytuacją oczywistą, że na tej wojnie celnej bardziej cierpiała Polska, bo dla Polski eksport do Niemiec to 27%, import z Niemiec to 16%. Dla Niemiec wymiana z Polską to niecałe 3% importu i ponad 3% eksportu. Wojna celna trwała do roku 1930, a ostatecznie ustała dopiero w 1934 roku. Miała ona też pewne dobre strony. Na przykład w 26 roku znaleziono nowy rynek zbytu na polski węgiel. Strajk górników angielskich spowodował, że kraje skandynawskie poszukiwały nowego dostawcy i tym nowym dostawcą stały się polskie kopalnie. Podobnie było w innych dziedzinach. Polscy przedsiębiorcy, pozbawieni niemieckiego rynku zbytu, musieli się rozglądać za znalezieniem innego, ale te ewentualne pozytywy wojny celnej można było zaobserwować później. Wtedy, w 1925 roku, wojna celna bardzo silnie uderza w polską gospodarkę. Rok 1925 przynosi również inne niekorzystne zjawiska natury gospodarczej. Zaczyna być obserwowany spadek produkcji przemysłowej. Wzrasta bezrobocie. W czerwcu wynosiło 170 tysięcy osób. W listopadzie bezrobocie wzrosło do 215 tysięcy. Dobry urodzaj powoduje załamanie cen artykułów rolnych i uderza w opłacalność produkcji rolnej. Rośnie deficyt bilansu handlowego. W lipcu ten deficyt wynosi 94 miliony złotych. Osłabia się również złotówka. Pod koniec sierpnia, za jednego dolara trzeba już zapłacić 6, złotych. Grabski, próbując ratować sytuację, zaczyna emitować bilon przy zmniejszeniu ilości banknotów. Doprowadza to do sytuacji, że ten sam towar często miał dwie ceny: jedną cenę w bilonie, drugą cenę w papierowych banknotach. Zaczyna się więc w Polsce ponowna inflacja nie hiperinflacja, ale jednak inflacja. Grabski pozyskał pożyczki zagraniczne. Bardzo niekorzystne, jeżeli chodzi o oprocentowanie. Ale Grabski nie chciał, na przykład pożyczać pieniędzy od Anglików, którzy chcieli w zamian za pożyczki uzyskać wpływ na sytuację gospodarczą Polski. Grabski wolał pożyczać pieniądze na wysoki procent, ale bez zaciągania zobowiązań politycznych. Kiedy 12 listopada 1925 roku prezes Banku Polskiego Stanisław Karpiński w obawie przed dalszym odpływem złota i walut obcych ze skarbca banku, odmówił Grabskiemu dalszego prowadzenia interwencji giełdowej dla podtrzymania złotego. Grabski zgłosił dymisję gabinetu. Rząd Grabskiego funkcjonował więc niecałe dwa lata. Po latach Grabski pisał z Gorycz. Mógł Sejm od razu mnie obalić i utworzyć nowy rząd, ale to zmuszanie mnie do borykania się z trudnościami, bez dawania. Mu środków nad bez uchwalania ustaw i bez poparcia moralnego, bez powstrzymywania autorytetu moralnego rządu, z obojętnym odnoszeniem się, gdy wielu ten autorytet zawzięcie szarpało, to ciężki grzech, którego Sejm się wobec Polski dopuścił. Mocne słowa. Ale dwa lata rządów Grabskiego w ówczesnej polskiej rzeczywistości to był swoisty rekord. Przyjrzyjmy się. Dla porównania. Ilością dni, jakie istniały rządy poprzednie. Rząd Witosa, rząd Kienopiasta, 200 dni. Rząd Sikorskiego, 161 dni. Rząd Juliana Nowaka, 136 dni. Rząd Artura Śliwińskiego, 9 dni. To pokazuje, jak bardzo niestabilna była sytuacja w ówczesnej Polsce. Grabski, utrzymując się przez dwa lata u władzy, Czynił to m.in. dokonując nieustających roszad w swoim gabinecie. Z całego składu rządu, tylko z premier i dwóch ministrów, kolejnictwa Tyszka i Rybczyński, robót publicznych utrzymali się na stanowiskach przez cały ten okres. Niektóre teki ministerialne przychodziły z rąk do rąk. Dlaczego? Bo bardzo często ceną, jaką Grabski płacił za uzyskanie poparcia w takim czy innym głosowaniu, było oddanie ministerstwa politykowi partii której poparcie było niezbędne, aby uzyskać większość dla uchwalenia jednej czy drugiej ustawy. I na koniec tej lekcji historii o tym dramatycznym okresie w historii II Rzeczpospolitej. Opinia historyka Wojciecha Roszkowskiego. Jednakże z perspektywy czasu prawie dwuletni okres rządów Grabskiego należy ocenić wysoko jako skuteczne odwrócenie katastrofy gospodarczej i politycznej. Ustabilizowanie waluty w 1924 roku było ogromnym sukcesem rządu, osiągniętym wewnętrznymi siłami kraju. Do pomocy zagranicznej uciekł się Grabski dopiero w drugiej fazie reformy, gdy mechanizmy gospodarcze oraz czynniki zewnętrzne, niezależne od woli rządu, doprowadziły do załamania programu stabilizacji. Ponieważ Niemcy rozpoczęły wojnę celną z Polską, a zagraniczni finansiści, częściowo również na skutek powiązań z Niemcami, nie kwapili się do dzienienia Polsce wydatnej pomocy. Sytuacja w kraju uległa pogorszeniu. Była to jednak cena za nieugiętą postawę rządu wobec roszczeń Rzeszy, które groziło utratą niezależności gospodarczej, a w konsekwencji i politycznej państwa polskiego.